Witam, zagrajmy dalej w Fallout 2. Znajdujemy się w reaktorze w Kekko. Poseidon Oil Reaktor 5. Zobaczmy, co jest w szafce. Najpierw... alkohole, więcej alkoholi radioaktywnych. Rentgen. Butelka rumu znanej marki, jej zawartość świeci w ciemnościach. Co cię sprowadza do tej części mojego reaktora? Mam część, której możesz użyć do jego naprawienia. Masz może niezbędny hydroelektryczny regulator magnetosfery? Ty naprawdę wiesz, co to jest? Czemu się dziwisz? Mówiłem ci, że wiem wszystko o elektrowniach atomowych. Na przyszłość słuchaj mnie dokładniej. Cóż, skoro wiesz, co to jest, musisz też wiedzieć, jak to zainstalować. Oczywiście, że tak. Przecież to takie proste dla kogoś obdarzonego takim doświadczeniem i talentem jak mój. Wychowałem się na regulatorach magnetosfery. To wspaniale. Czy mógłbyś go dla mnie zainstalować? Cóż, chyba mógłbym go zainstalować. Z pewnością jestem jedyną osobą, która potrafi to dobrze zrobić. Instalowanie hydroelektrycznego regulatora magnetosfery wymaga trochę sprytu. Z drugiej strony chyba jednak poszukam innego sposobu. Do widzenia. Tak, zrobimy to sami. Ja chcę to zrobić sam. Tutaj. Dzień bez drobnego wycieku to dzień stracony. Witaj w sterowni. To będzie zamknięte. Chyba, że zaaplikujemy klucz kartę. Drugie drzwi. Już są otwarte. Dobrze. Teraz, czy ty do czegoś służysz? Masz tu niezłą część. Dokładnie to, czego potrzebujemy. Dobrze, że ci odpowiadam. Chcesz ją zainstalować? Chciałbym ci pomóc, ale nie wiedziałbym, jak coś takiego zainstalować. Większość czasu poświęca tylko na obserwowanie tych wskaźników. Spytaj Festusa, jest tutejszym geniuszem od części. Po prostu go zapytaj. Czy nie ma innego sposobu? Cóż, gdyby wykorzystać robota naprawczego, odpowiednio nim kierując, to może byłby w stanie zainstalować tę część. Albo możesz tam po prostu wejść i zainstalować ją samodzielnie. Robot naprawczy? Tak, gładkoskórki, które zbudowały to miejsce, same też nie chciały się usmażyć, więc umieściły tu robota. Został zaprojektowany do wykonywania robót naprawczych, a sterować można nim zdalnie z terminalu za moimi plecami. Dobrze, wykorzystam to. Cóż, ostatnio nie sprawiał się zbyt dobrze, ciągle się przegrzewa i tak nie musimy z niego korzystać, więc nie przejmowaliśmy się naprawieniem z jego osłony cieplnej. Jeżeli uda ci się odcyfrować kody sterujące i nie będziesz go zbyt długo używać, być może będziesz w stanie wykorzystać go do swoich planów. Dzięki. Jeszcze interesuje mnie, co powie, jak się wciśnie tą drugą opcję. Czy nie ma zainstalować samodzielnie? Hehe, nie radziłbym temu żadnego gładkoskórków. Usmażyłoby cię tam. Ja lubię ciepło, ale nie polecałbym tego tobie. Trochę tam za dużo gorąca i promieniowania. Dlatego też gładkoskórki, które zbudowały to miejsce, umieściły tu robota naprawczego. Okej. Skorzystajmy z komputera zatem. Dzień dobry, witam w TKRKNR, stanowisko 3. TKRKNR, terminal kontrolny robota konserwacyjno-naprawczego reaktora, stanowisko numer 3. Robota, tak? Zadania? Terminal służy do koordynowania działań robota, wyloguj. Nie wiem, czy nie skończyłem już tego, ale zaraz sobie wczytamy w takim razie. Inicjalizacja. Robot naprawczy gotów do inicjalizacji. Aktualny kod dostępu. Zadania. Zobaczmy, co działanie. Wyloguj. Jeszcze raz. Działanie. O! Terminal pozwala na wprowadzanie danych wejściowych dla jednostki naprawczej reaktora Poseidon numer 5. Umożliwia on również łączność z Poseidonet. Jakaś sieć, tak? Ciekawe, czy uda mi się z nią połączyć. Nawiązywanie połączenia z Poseidonet. Posiedo. Wprowadź główny kod zabezpieczający. 70644 bla bla bla. Nie wiem, który wybrać w sumie. Weźmy ten pierwszy z góry. Nieprawidłowy. Ups. Wprowadzono. Trzeba bardziej uważać. 9x. Wprowadź podrzędny kod dostępu. Dodatkowy kod dostępu. Wprowadzono prawidłowy kod dostępu. Witamy w Poseidonet. Wyświetl listę pozostałych stanowisk. Przeszukujesz połączenia. Szukam. Żelazna góra. Brak połączenia. Norad. Brak połączenia. Sak. Brak połączenia. Przeszukuję Poseidonet. Więcej? Więcej. Aktywne stanowiska Poseidonet. Elektrownia atomowa numer 5. Rafineria Navarro. Stacja kontrolna Enklawy. Centrum badań Enklawy. Odmowa dostępu. Wszystko jest wyłączone. Oprócz Centrum badań Enklawy. Ciekawe, co to takiego. Enklawy. Why isn't your video feed working? Jest!
pan z menu głównego, który wygląda jak kosmita i który strzelał do ludzi wcześniej. W tej chwili pracujemy nad połączeniem wizualnym. Chcę je tylko wypróbować. Jestem wybrańcem. Cóż, nie jest to niezwykłe prawa, prawda? Teraz już nic nie działa poprawnie. Just don't let anyone who's got the president's ear hear that. You'll be making cattle runs to New Reno till the end of time, pal. Mam tylko dwie nogi, dotarcie tam byłoby trochę męczące, mam cztery. Oh, very funny. But you'd have a great place to recover from your run, at least from what I hear. Więc ty nie jesteś w Nowym Renu? This is Enclave Maincom. But you should know that. Who are you? Jestem, hej, czy zauważyłeś, że kodowany Gekon smakuje prawie tak jak tyłek braminy? Namierzasz mnie? Cóż, ja też cię zaraz namierzę. To nie może być prawda. Jestem przy biurku komunikacyjnym po drugiej stronie hali. Widać, wczoraj umarła twoja ostatnia szara komórka. No i co oni niby zrobią? No tak, w sumie denerwowałaby mnie. Myślę, że od wczoraj poleruję broń na darmo. Hej, właśnie wpisałeś się na moją czarną listę. Spróbuję jeszcze raz to zrobić. Chyba można jakiś taki dłuższy dialog z nim poprowadzić. Zadania? Inaczej. Jak to było, kurde? Jakaś sieć. To, to i to, tak? Więcej. Okej. Dobrze, weźmy to. Jestem dzieckiem przeznaczenia. To znaczy, chcę powiedzieć, że przeznaczono mnie do naprawienia tej jednostki komunikacyjnej. Wygląda na to, że nic tutaj już nie działa. Od pewnego czasu nie nalegamy już na padanie na twarz. Lekki ukłon i ucłowanie pierścienia powinno wystarczyć. Powtarza się już. Hej, przepraszam, nie chcę cię denerwować. Ta, jestem w siłowni numer 12 tankowca Poseidon. Chodź, dorwij mnie. Jestem dzieckiem przeznaczenia? Lepiej upewnić się, czy wymawiasz to z uśmiechem. Nic ciekawego tym razem nie powiedział znowu. Działanie, jakaś sieć, tak. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz zatem. Chcę to wyczerpać. Nie, w sumie chyba. Znaczy, on to wyśle, nie? Tych żołnierzy. I ci żołnierze, ja się z nimi spotkam. I ja chcę się w sumie z nimi spotkać, nie? Będzie dosyć ciekawe. Nie jestem dzieckiem przeznaczenia. To znaczy, chcę powiedzieć, że przeznaczono mnie do naprawienia tej jednostki komunikacyjnej. Wygląda to na to, że nic tu już nie działa. Prezydenta? Nie
Nie dostał mojego głosu, według mnie za dużo myśli rozporkiem. Wolę kandydatów, którzy są za starzy na takie numery. To pomaga koncentrować się na pracy. Oho. Ja chciałbym sobie zobaczyć jeszcze, co on wtedy powie, jak się wybierze tą inną opcję, prezydent Stanów Zjednoczonych. Działanie, jakaś sieć, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, wyświetl listę, więcej, centrum enklawy. Dobra, wybierzemy to. To, prezydent. Fucking states of America. Who do you think I was talking about? The fuck? Who is it? What? I should kick your fucking ass. Who is this? Nie jestem kimś na tyle ważnym, żeby to wiedzieć. No, i się zdenerwuję. Look, I'm tracing you right now, pal. A few more moments and I'll have your sorry ass in a sling. I've got you at Poseidon Oil, reactor number 5. Well, whoever you are, I just dispatched a Verde assault team to your location. Usually they just go in shooting. Yeah. No dobrze. To mamy jakby uruchomione, nie? Specjalne wydarzenie. I teraz zróbmy porządek z robotem. Inicjalizacja. Zadania. Robot, tak? Zobaczmy, co można z nim zrobić. O, może jeszcze raz to wybrać. Nawiązanie połączenia niemożliwe. Może spróbować jeszcze raz. To się nazywa upór, nawiązanie połączenia niemożliwe. Nie znudziło ci się jeszcze nawiązanie połączenia niemożliwe? Nie masz nic lepszego do roboty? Stój, mam już dość bycia popychadłem. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Twoja postać traci 25 punktów wytrzymałości. Ostrzegałem cię, czytając te słowa, czujesz, jak nagły impuls elektryczny przepływa przez twoje palce, boli jak cholera. Może jeszcze raz? Nie, jeszcze lepiej nie. Starszy list zabawy. Wprowadzono prawidłowy dodatkowy nieprawda. Kod dostępu, uruchamianie jednostki naprawczej, jednostka gotowa do działania, procedura postępowania. Wykonać program naprawczy. Uruchomiono program naprawczy, wyszukiwanie, potrzebny hydroelektryczny regulator magnetosfery. Przechodzę do głównego przewodu chłodniczego po część zapasową, umieść część w luku wymiany. Chyba chodzi mu o to cacko. Hydroelektryczny regulator magnetosfery znaleziony. Sprawdzam. Część spełnia wymogi bezpieczeństwa, część przekazana do jednostki naprawczej. Kontynuować? Tak. Inicjalizacja układu motorycznego. Sprawdzam stan jednostki napędowej. OK. Sprawdzam ramię manipulacyjne. OK. Sprawdzam stabilizator wewnętrzny. OK. Układy analizy logicznej. Błąd. Padł układ analizy logicznej. Ciekawe, co to oznacza. Nieprawidłowa lokalizacja zleconego zadania. Jednostka nie jest w stanie samodzielnie przemierzać dłuższych odcinków. Propozycja. Przemieszcza jednostkę do kolejnych punktów nawigacyjnych na drodze do miejsca docelowego. Ciekawe, co się stanie, jeśli wprowadzę zadania w niewłaściwej kolejności. W wypadku błędów w programie jednostka wróci do pozycji początkowej. No tak, wszystko jasne. Martwi mnie tylko to uszkodzenia układów analizy logicznej. Uszkodzone układy analizy logicznej w nagłych wypadkach robot może być sterowany ręcznie. Chyba warto spróbować. Ręczna obsługa. Robot naprawczy musi zostać ręcznie skierowany do celu. Jednostka wypełnia wprowadzone przez użytkownika polecenia, ale jeśli na jej drodze stanie przeszkoda lub jednostka zostanie uszkodzona, wróci samoczynnie do pozycji początkowej. Gdzie ja mam wysłać tego robota? Niech no rzucę okiem na procedury. Informacje o procedurze. Chcę wiedzieć, gdzie mam umieścić nowy hydroelektryczny regulator magnetosfery. Hydroelektryczny, bo może ten reaktor wyłączyć, on wtedy wybuchnie i te i wszystkie góle się nas obrażą, zaczną nas mordować, Lynette się nas obrazi w Kryptopolis, wykopie nas z miasta i będziemy w ciężkiej dupie, także wysadzenie tego reaktora nie jest zbytnio dobrym pomysłem, nie? Hydroelektryczny regulator magnetosfery znajduje się na wschodniej ścianie rdzenia reaktora. Znajdziesz go na prawo od głównego zaworu chłodziwa. Gdzie znajduje się główny zawór chłodziwa? Na wschodniej ścianie zawór regulowany jest dużym czerwonym pokrętłem. Nie powinno być to trudno go znaleźć, o ile czerwona farba jeszcze się nie złuszczyła. Dobrze, chyba możemy zaczynać. Awaryjne sterowanie ręczną i sterowanie jednostką naprawczą. Dodaj polecenie. Teraz tak. T
tutaj zadania trzeba wpisywać w odwrotnej kolejności niż są planety Układu Słonecznego, nie? I teraz taki, może trochę się wstyd tutaj przyznać, ale my się zawsze myliły Neptun, Saturn i Uran. Ja w sumie nie wiem, czy ten, gdzie ma się ten ekran gamma znaleźć. Czy na końcu, czy na początku? Dobra, dajmy może Saturn, Uran, Neptun, Pluton, tak? Czyli najpierw Neptun. Okej, powrót. Najpierw Neptun, później Saturn, później Uran, tak? Później Saturn. Później Jowisz. No i spróbuj wykonać. Dupa, nic nie stało. Wyświetl program. No to jeszcze raz. Saturn, Uran, Neptun. Neptun, tak? Uran. Saturn. Jowisz. Ekran gamma. Wykonaj program. Dupa! To może ekran gamma na początku. Tak, teraz... Neptun, Uran, Saturn, Jowisz. Wykonaj. No, idzie. Ciekawe, czy w oryginalnej wersji językowej to nie był ten ekran gamma, nie był czasem coś o Plutonie, nie? A może Fallout Restoration Project to zmienia? Ruszyły. Teraz powinien to ruszyć. Bo i nie. Mhm. Pokrętło teraz. Tak? I co? Tam się powinno pojawić jeszcze jedna rzecz. Aj! No, zapomniałem o tym. Kurde. Proszę czekać. Niestety trzeba to zrobić jeszcze raz. No właśnie, wyświetl program. Program jest dobry, cały czas się nie został zapomniany. No i możemy zamknąć główny zawór, który doprowadzi do wysadzenia reaktora w powietrze, albo zainstalować HiMag. Czyli wykonaj. No to jeszcze raz musimy popatrzeć, jak sobie on chodzi, nie? Ciekawe, czy mi się uda przetrwać ten atak enklawy. Podobno można się z niego wyłukać. Retorykę mamy całkiem dużą, także spokojnie. No jakbym ich pozabijał, nie? No to bym miał dostęp do broni energetycznych bodajże. Na tym etapie gry. Tylko, że zabicie ich nie jest możliwe, nie? Zdobywasz 50 punktów karmy. Świetnie. Teraz jeszcze jak porozmawiałem z Festusem, można chyba o optymalizacji się dowiedzieć. Albo i nie? Nieważne. Spadajcie z drogi, muszę stąd wyjść. Reaktor naprawiony, dostaniemy obywatelstwo w Kryptopolis, dostaniemy się do krypty. Hurra! Kolejny etap podróży za nami. Prawie. Ty masz, Harold, do powiedzenia coś? Mighty kind of you, helping us out with the atomic power plant. We're in your debt. Now, what can this cranky old carcass do for you? Zwykle nie można porozmawiać o tej optymalizacji. To jest trochę dziwne. No nic. Chyba, że to jest jeszcze zadanie do wykonania w reaktorze i trzeba z tym robotem po prostu porozmawiać, co?
A wiecie co, sprawdzę to. W sumie nie jestem, nie pamiętam dokładnie jak się to robiło tutaj. O, tutaj jeszcze nie byłem. Chyba, że to się zasuwa samo. Ale nie byłem tutaj. Spróbujemy mimo wszystko tutaj jeszcze raz wejść. Powinna postać sama znaleźć odpowiednią drogę, nie trzeba klikać po kolei. No, to też jest coś, co dodał Fallout Restoration Project. Dłuższe wyszukiwanie ścieżki, nie? Algorytm został rozszerzony po prostu. Limit jego. Wy masz program. Zróbmy to jeszcze raz może, co? Saturn. Uran, Neptun, Pluton, tak? Neptun. Uran. Saturn. Jowisz. Nie, to jest wszystko tak samo jak było. Czyli na tym to nie polega, nieważne. Co, będzie inwazja? Stój, mutancie pustkowia, szukamy wrogów enklawy. Zidentyfikuj się. Słuchaj, jestem tylko prostym kucykiem. Nie znam żadnej enklawy. Ta osoba, której szukacie, musi być naprawdę niebezpieczna, sądząc po waszym wyglądzie. O tak, są niebezpieczni i podejrzewamy, że uciekają z gecko. Według mnie to ciebie szukamy. Cóż, naprawdę cieszę się, że to nie mnie szukacie, bo nie wyglądacie na kogoś, z kim chcę zadzierać. Ale słuchajcie, skoro jest tu w pobliżu ktoś niebezpieczny, muszę jak najszybciej wracać do mojej rodziny, żeby ich ostrzec. Nigdzie jeszcze nie pójdziesz. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek być w gecko? Tak, oczywiście, cudowne miejsce, to znaczy tubylcy są szpetni i trochę śmierdzi, ta cała radiacja i inne takie tam. Ale jest kupę zabawy z ich komputerami, ha. Powinniście tam być jak zaraz ze mną taki dupek, no wiecie, taki podobny do was. Nie, Gecko nigdy w życiu nie zamierza się tam zbliżać bardziej niż teraz. Wiecie, że to miejsce jest pełne tych obrzydliwych kuli, czemu pytasz? Nie, nie wierzę ci, chłopaki, to jej szukamy. Nie wierzę przez rzecz kropką, tak? Au. You have perished. Nie żyjesz. No, to może być game over dla mnie. W tym momencie. Nie no, mam zapis wcześniejszy, nie, ale musiałbym to wszystko zrobić jeszcze raz. A jak wybiorę to? Zabić to. You have perished. Nie, coś innego by powiedział teraz, ale to nie ma znaczenia najmniejszego. Muszę się to jakoś udać zrobić, no. Okej. Dobra, o, teraz się udało. I teraz jest już przed RZ, tak? Co wcześniej było przez rzec kropką, a teraz jest przez RZ? No brawo. I jeszcze EU nie ma na końcu, tak? Wierzę ci. Chłopaki, rozproszę cię, przeszukać teren, musimy znaleźć nasz cel. Można ich okraść? Klucz kartę ma tylko. Ten nie ma nic. Ten też nie. Ten też nie. Żadnej odpowiedzi ze strony strażnika. To latacz.
No proszę. No dobra, możemy stąd wyjść, spokojnie. I poczekamy, aż będzie jasno, dobrze? Chodźmy do podmurza najpierw. Przynajmniej jak będę miał obywatelstwo, to nie będą mnie już przeszukiwać, nie będę mógł wchodzić z alkoholem spokojnie do miasta. Zobaczmy do sklepu może tutaj najpierw. Może uda mi się ten alkohol sprzedać. O, to byłoby fajne, nawet. Zobaczmy, ile jest warty. Ten cały szajs. Klucz karty też mi się już nie przydadzą. Chociaż nie będę ich sprzedawał jednak, wiecie? Ale z tego co pamiętam, one się do niczego już nie przydają. Od tego momentu. Coś jeszcze? Nie. Ale to amunicja kosztuje. Jeden taki magazynek. Za drogo. Wezmę pieniądze po prostu. A jeszcze karty mam. No tak. No to teraz sobie będzie mnie stać. Szkurde, zabrakło mi 8 dolarów. No. To masz. Żyło. Gotowe. No i Wiktor dostanie oczywiście. Gdzie jesteś, panie? Będziesz tego potrzebować. Do szczelania, jakże. Teraz sobie wejdziemy. Te drzwi zawsze się zamykają na dzień dobry, to jest głupie. O, no i trzeba przejść teraz jeszcze na sam kres tutaj. A zresztą jak się ma tą taką planszę, na której można wybrać do jakiej części segmentu, do jakiego segmentu miasta chce się wejść, to można wciskając klawisze na klawiaturze numerycznej dostać się do lokacji, które zostały w ogóle wycięte z gry, nie? I podejrzewam, że do tej lokacji też można by się dostać. Dobrze, Linet, co sądzisz o tym, co żeśmy zrobili dla Guli? Yes. What is it I can help you with? Jeśli chodzi o tę elektrownię w Gekko. Have you resolved the situation? Zagrożenie ze strony elektrowni Gekko zostało zneutralizowane. Wasza woda jest bezpieczna. So, you disabled their plan? Nie, raczej naprawiona. Człowiek Rady McClure dał mi potrzebną część. Dzięki niej elektrownia funkcjonuje bez problemów. What? He did? I suppose he granted you citizenship also. Fixing Gecko's plant won't solve anything. Those creatures, they cannot be trusted. What happens when their plant starts leaking again? Słuchaj, wody gruntowe nie będą już zatruwane. Nikomu nie stała się krzywda, problem został rozwiązany. You had better watch your step in this city, citizen. I'll be watching you. One misstep and you'll be exiled. Wrócę, kiedy trochę się uspokoisz. Yes? What is... For a non-citizen, you certainly demand a great deal of my time. Okej. Okay. Jeszcze nie mamy obywatelstwa jednak. Porozmawiamy z McClurem. Tak, chcesz jeszcze czegoś? Udało mi się naprawić elektrownię w Gekko. Doskonale, już chyba, że wzrost promieniowania zmusi nas do przeniesienia się. Należy ci się pochwała za dobrze wykonaną robotę. Oto twoje obywatelstwo. Jeśli będziesz kiedyś czegoś potrzebować, przyjdź do mnie. Wciąż szukam sposobu na optymalizację elektrowni. Chciałbym pomóc, ale moja wiedza o reaktorach jest niestety ograniczona. Być może któryś z techników w Gekko będzie wiedział, jak zoptymalizować elektrownię. Być może, mam parę innych pytań. No dobrze. Jesteśmy obywatelami Cryptopolis. Co daje nam pewne przywileje w tym momencie? Yes, of course. What can I help you with, citizen? No i teraz ona też już nas traktuje inaczej. W centrum miasta jest pewien obywatel, niejaki Thomas Moore. Co to za jeden? Moore. He's a troublemaker. That's what he is. Dlaczego uważasz, że lubi sprawiać kłopoty? Constantly seeks to convince the citizens to turn Vault City into a democracy, as he calls it, with everyone having a say in laws and decision making. I call it mob rule.
W jaki sposób próbuje przekonać obywateli? Mostly by ranting in public and making a fool of himself. He plays on our sympathies with tales of a plague in the NCR, as if we could take care of the whole world. Nie możecie go po prostu wyrzucić? Although it would serve Vault City's interests, I can't. As long as he breaks no laws, Moore is permitted to say anything he wants. Cóż, w takim tempie i tak pewnie niedługo wpadnie. Odezwę się później. Yes, of course. What can I jeszcze raz. He's a troublemaker. That's what he is. Więc odbierzcie mu obywatelstwo? Although it would serve Vault City's interests, I can't. As long as he breaks no laws, czy mam się nim zająć? Ojej. Murder is not in any way, shape or form permitted in Vault City. Even if for the best. Never speak of this again. Nie. Yes, of course. What can I help you with, citizen? Jeszcze raz. He's a troublemaker. Rozmawialiśmy i sporo z tego, co mówił, miało sens. You too? A citizen is free to his own beliefs, but this, this. Perhaps you are incapable of handling the responsibility of citizenship. To do niczego nie doprowadzi, nie? Tylko zostanę usunięty po prostu z tego budynku. Co wiesz o atakach najeźdźców na nasze miasto? Kim są ci najeźdźcy? For over a century, outsiders have tried to loot our city and have always failed. Eventually, we will defeat this group. Dlaczego nie rozprawiliście się z nimi do tej pory? Finding their base has proven difficult. In addition, they also have a great deal of firepower. Nevertheless, we have repelled every attack with minimal casualties. Minimal casualties? Ojej. Yes, of course. What can I help you with? Czy macie kilka? I'm sorry, but we used ours to start Vault City. Perhaps some mention of your... We could check... Oh, that's right. The proconsul mentioned we had gained a new citizen. Welcome, citizen. As for the archives, yes, they are located inside our vault. Peruse them at your leisure. Świetnie, dzięki. Dobra, wyczerpała się panienka, także możemy stąd po prostu już wyjść. Tutaj chyba jeszcze będziemy wracać do tego radnego McClure'a, jak zoptymalizujemy ten reaktor, czyli jednak będzie trzeba tam wrócić, nie? No ale w międzyczasie mogę teraz skorzystać z tego sklepu, który tutaj jest. Amenities Office. On chyba będzie miał trochę lepsze towary. Valerii, rozumiem, to co za miejsce. Czym, co tam macie? O! No, no, to są konkretne towary, nie? Książki ma nawet. Ile taka książka kosztuje? Nawet niedużo, chyba sobie ją wezmę. Te spluwy trzeba będzie sprzedać prędzej czy później, ale na razie jeszcze nie mam nic lepszego. Ta książka mnie nie interesuje zbytnio, ta jest ważniejsza trochę. Steampack. Steampack za drogi. No dobrze, dawaj. Teraz już mnie nie mogą wyrzucić, więc mogę tutaj czytać książki cały dzień. Poznaję? Poznaję. Tutaj poznaje? Poznaje? Jeszcze działa. Ciekawe jak długo. W sumie to nie wiem nawet. Naprawa. Też już stoi tak na takim powiedzmy przyzwoitym poziomie, nie? No dobrze. No i przede wszystkim i co najważniejsze, mogę się teraz dostać tutaj. I to będzie w następnym odcinku.